Witajcie, kochani. Niezależnie od tego, czy jesteście początkującymi, czy doświadczonymi ogrodnikami, to warto, żebyście mieli na swojej działce w ogrodzie nagietki. Przynajmniej jest 11 powodów, dla których nagietki powinny rosnąć na każdej działce. O tych powodach powiem w tym filmie. Uprawa nagietka lekarskiego, który ma piękne, żółte, pomarańczowe kwiatki, jest bardzo łatwa. Wystarczy, że raz posiejemy lub z rozsady posadzimy nagietek na działce, a za rok sam się wysieje, podobnie jak to na przykład się dzieje z ogórecznikiem. Jaka jest ważna zasada w uprawie nagietków? Po prostu wkładasz nagietek, jego rozsadę na przykład, lub nasionko do gleby i zapominasz o nim. Nagietków się ani nie nawozi, ani szczególnie się o nie nie dba. Zgodnie z zasadą, im mniej, tym lepiej. Im mniej poświęcamy nagietkom uwagi, tym one lepiej rosną. Lubią też, kiedy ziemia nie jest zbyt zasobna, więc dobrze się sprawdzą tam, gdzie nie sadzimy warzyw, gdzie nie nawozimy, gdzie nie dbamy specjalnie o glebę. 11 sposobów, 11 powodów, dla których warto, a nawet powinno się mieć nagietki w ogrodzie. Może nawet jest ich więcej. Pierwszy powód, myślę, że Was zaskoczy, bo nagietek jest takim działkowym barometrem. Niektóre rośliny, kwiaty, gdy zbliża się deszcz i wzrasta wilgotność powietrza, zwijają swoje kwiaty. I kiedy uczymy się obserwować to, co dzieje się na działce, jak zachowują się rośliny, to zobaczymy, że właśnie niektóre sygnalizują nadchodzący deszcz. I myślę, że tak samo jest w przypadku tych stokrotek, bo deszcz wisi w powietrzu, barometr idzie na deszcz, a kwiaty się zwijają, zamykają. Tak samo właśnie jest z nagietkami. Nagietek jest rośliną, która przyspiesza kompostowanie. Są takie preparaty ziołowe, które nazywają się po angielsku quick return, czyli tak jakby szybki powrót. To są rośliny, zestawy roślin, które, gdy są stosowane razem, optymalizują i znacząco przyspieszają proces kompostowania w kompostowniku. I teraz 6 takich składników i oczywiście wśród nich jest nagietek, bo albo stosujemy nagietek, albo mniszek lekarski do wyboru. Dalej jest pokrzywa, rumianek, krwawnik pospolity, waleriana i kora dębu. Jeżeli zmiesza się te wszystkie składniki ze sobą i dodaje się do kompostu, o matko, lub też, ach, się wystraszyłam, lub też zrobi się z tego na przykład gnojówkę, z tego zestawu i będziemy tym podlewać kompost, to można znacząco przyspieszyć ten proces. Podobnie właśnie jak to ma miejsce w naszej kompozycji przeznaczonej specjalnie do przyspieszania i optymalizacji procesu kompostowania. Nagietek może być żywą ściółką, to znaczy może być rośliną okrywową, podobnie jak na przykład nasturcja. Dzięki temu, że ma duże liście, to też w zależności od tego, czy mamy nagietka o takiej normalnej wysokości, czy na przykład nagietki karłowe. Ja w tym roku posadziłam tutaj i nagietki takie wysokie, i nagietki karłowe, ale to są wszystko kwiaty, które dzięki temu, że mają właśnie takie duże liście, to niczym parasolem okrywają glebę, chroniąc ją przed erozją, no i też przed porastaniem chwastami. Czwarty powód to jest estetyka. To jest naprawdę przepiękne, kiedy w różnych miejscach w ogrodzie wychylają się do nas te żółte, pomarańczowe kwiatki. Nagietek bardzo długo kwitnie. Widziałam zdjęcie nagietka w śniegu.
długo kwitnie i bardzo długo rozjaśnia ogród i grządki. Piąty sposób to jest wykorzystanie nagietka jako rośliny towarzyszącej warzywom i owocom, bo nagietek wabi drapieżne owady, na przykład biedronki, skorki, odstrasza mączliki, w związku z tym pomaga ograniczyć ilość lub wyeliminować szkodniki na warzywach czy na owocach. Szósty powód jest taki, że nagietek jest pięknym kwiatem ciętym i wspaniale nadaje się do takiego monokulturowego bukietu, czyli na przykład z samych nagietków. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła kilka nagietków wziąć do domu. Zwykle tego nie robię, nie wycinam kwiatów, żeby je brać do domu, ale kilka każdego roku, to chyba się od tego nie powstrzymam. Natomiast w Indiach kwiaty nagietka uważane są jako święte i właśnie w różnych takich miejscach kultu, czy posągi, czy jakieś malowidła, przyozdabiane są właśnie nagietkami. Siódmy powód jest taki, że jest to roślina bardzo znana i uznana w medycynie ziołowej, bo łagodzi objawy różnych stanów zapalnych czy zmian na skórze. Nie wyleczy ich, ale łagodzi. Zarówno wykorzystujemy świeże, jak i suszone kwiaty i mają one bardzo, bardzo dużo zastosowań. Ósmy powód, nie wiem czy go znacie, jest taki, że kwiaty nagietka są naturalnym barwnikiem i mogą zastępować szafran. Czyli na przykład, jeżeli mamy przepis, w którym jest szafran, to możemy zastąpić go żółtym kwiatkiem nagietka. Nagietek jest wykorzystywany do barwienia żywności, na przykład masło, które zyskuje piękny kolor z dodatkiem płatków nagietka, czy też na przykład do deserów, ale i też w odpowiedniej ilości nagietki mogą barwić tkaniny. I młodzi tego nie pamiętają, ale osoby w moim wieku na pewno tak, jak kiedyś, zwłaszcza panie, ówczesne dziewczyny, pamiętacie, że nie było ubrań takich ładnych, nie było też i materiałów i bardzo często szyło się wtedy suknie, spódnice z tetry, a tetra była biała. Wiązało się tetry w supły po to, żeby uzyskać takie nierównomierne farbowanie i wtedy właśnie można też było, niektórzy wykorzystywali właśnie kwiatki nagietka. Dziewiąty powód jest taki, że nagietek przyciąga nam pożyteczne owady zapylające, głównie pszczoły albo też i motyle. I jest ważną rośliną dla tych owadów, dlatego że on długo kwitnie, a to znaczy, że bardzo długo jego nektar, czyli pożywienie, jest dostępne dla owadów. I o ile w sezonie lipiec, sierpień, wrzesień mamy mnóstwo kwiatów, z których owady pożyteczne mogą czerpać nektar i mogą się żywić, o tyle już później, późniejszą jesienią, tyle tych kwiatów nie ma. Dlatego pomyślmy o nich też i saćmy nagietki, żeby pszczoły, zwłaszcza miodne, miały co jeść też i jesienią. Dziesiąte zastosowanie nagietka to jest jako składnik potraw w kuchni. I jak wiele różnych jadalnych kwiatów, możemy jeść jego kwiaty, jego listki, płatki. Najczęściej wykorzystywane są właśnie płatki albo kwiatki, głównie do dekorowania potraw, ale możemy po prostu też go zjeść, możemy zrobić z nagietków ocet, różne potrawy. No i jedenasty powód jest taki, że nagietki mają bardzo duże zastosowanie jako składniki produktów kosmetycznych i jest mnóstwo receptur, które zawierają w sobie nagietki, jak chociażby mydła, balsamy czy jakieś toniki. Ja nie robiłam jeszcze żadnego kosmetyku tak samodzielnie do własnego zastosowania, ale myślę, że jak tutaj te wszystkie nagietki zakwitną i będzie ich naprawdę, naprawdę dużo, to wtedy pokuszę się o zrobienie toniku.